Dobra. Jesteśmy na rondzie. O, takie zaniedbane to rondo w środku. Nie jak we Francji. Tam we Francji to takie dopielęgnowane zawsze. Jakaś rzeźba, jakaś instalacja stoi. A tutaj co? Rośnie sobie coś samo z siebie i to wszystko. Alzira, 2 km, a droga CV 50. O, tutaj? Tutaj musimy skręcić. Nie tutaj. A tak pokazała nawigacja. Wiecie, ja muszę zawrócić teraz. Zaraz. Nie, dobrze. Tutaj. No to patrzymy, moi drodzy. Ciel. Alzira. Zobaczymy. Chyba i tutaj, i tam mogliśmy pojechać. Teraz widzę na mapie. No to pojedziemy ten. Na pusto jesteśmy tam. Żaden mostek nam nie straszy. Mam nadzieję. O, tak, tam jest następne rondo. Gdzieś tam i tam będziemy musieli się przedostać. No mówię, na Hiszpanii trzeba bardzo, bardzo uważać. Wy sobie widzieliście, dzisiaj już gdzieś tam jakąś gapę strzeliłem. Tu jak się teraz okaże, że nie będzie można przejechać, to będzie lipa straszna, powiem wam. Bo tam widzę jakieś prace budowlane. Rury kładą. No nic, zobaczymy. Są biało-czerwone te plastiki. To mnie tutaj wepchnęła ta. Nie no, ja nie będę przejść tutaj na rądku, zawracam, mi kochani. Puściłem go, żeby mu nie kurzyć. Bo on prawidłowo jechał, a ja pod prąd. Teraz zobaczymy, gdzie się by to staniemy. Tu ciężarówka stoi. Już jest dobrze, dwie stoją. Czyli jak one tu wjechały, no to ja stąd wyjadę, prawda? Ojej. Gdzieś muszę na tamtą mańkę przejechać. No to trzeba było tam jechać, jak widzicie. No ale jakoś co, daliśmy radę, nie? Na razie. Dobra, tu mamy rondo. Skręć w lewo na rondzie i zjedź czwartym zjazdem. Dobrze, będziemy liczyć zjazdy, aczkolwiek z tym liczeniem zjazdów to jest tak, że według nawigacji to jest zjazd, a jeszcze pomiędzy jest jakaś uliczka na przykład, nie? Lepiej tak jechać wolno i się rozglądać. I to chyba trzeba wjechać po prostu na wiadukt. Tak jest. Trzeba wjechać na wiadukt, o. I na górę. Nie na dół. A droga tak na nawigacji wygląda, jakby trzeba było na dół zjechać. Po 30 metrach przejedź przez rondo i zjedź drugim zjazdem Ci 550. No widzicie, tędy jechaliśmy sobie. I teraz jesteśmy tutaj. No co to jest? Jakiś market? Ten duży taki? Z tymi palmami? Przejedź przez rondo i zjedź drugim zjazdem. Kaniada. Nie wiem, co to znaczy. Chyba, że bydło jakieś. Dobra, teraz tak. Tu w lewicę. I tu w prawicę. Co to tutaj jest? De la Real Casa. Casa to dom, ale sala A. Nie wiem, ładnie wygląda. Skręć w prawo na rondzie i zjedź pierwszym zjazdem CV 5880. Dobra. Tu jestem pierwszy raz w życiu. Trzeba się wciąć, bo jak się nie wetniemy, to będziemy stali. I tutaj w prawo. Okej.
4 km. Rzeka plus normalne blokowisko. Mamy. Ale wiecie co, mieszkać w tym klimacie. Ale lokomotywa, zobaczcie jaka ciucia. Stoi. Ale mieszkać w takim klimacie, no to trzeba być przystosowanym, trzeba się przyzwyczaić po prostu, no bo dla mnie to by było za gorąco. Lato bym chyba uciekał gdzieś indziej. Ale ładnie, ładnie. Spójrzcie. Nie wiem, czy to są sklepy, hala widowiskowa, czy coś. Wyjście 8, 9, tak, to może być jakaś hala. I na rondzie prosto. Już jesteśmy ogólnie w tym mieście, w tej miejscowości Alzira. Przejedź przez rondo i zjedź pierwszym zjazdem. CV 5880. I tutaj w prawo, ale ładnie tutaj. Spore miasto. Zobaczcie, wieżowce. Galante. O, widzicie jak spryskiwacze dają na trawnik? Bez tego nic by tu nie rosło. To by było klepisko. Dlatego jak widzicie jakąś Hiszpanię gdzieś tam, że właśnie tak zielono i tak dalej, no to nie, to chyba, że przy rzece jakiejś, która płynie w ogóle swoim korytem, bo jest często tak, że koryto jest, rzeki nie ma. Także to wszystko musi być tutaj nawadniane. Jakie góry piękne przed nami są, szkoda, że takie zamglone. Patrz, jakie to poobdrapywane, stare takie. Jak z tektury trochę wyglądają te bloki. Okay. O, teraz czuję, że klimatyzacja faktycznie doszedłem do siebie po tym rozładunku. Przejedź przez rondo i zjedź czwartym zjazdem CV 50. O, to jest też fajna ekologia, nie? Zamiast z miotłą, to silniczek, on chyba spalinowy jest ten silnik w ogóle, nie elektryczny. I sobie rozdmuchuje jakieś tam trocinki z tego schodnika. To jest dobre. Tu w prawo. Jak trzymam jedną ręką kamerę, to nawet nie mogę zaznaczać, że jest jakieś miejsce do zaparkowania w razie czego. No. Family Cash, jakiś sklep, market. Pierwszy raz widzę coś takiego tutaj. Spójrzcie, jaki syp. Naprawdę w Polsce jest czysto. Jak się zobaczy, jak to wygląda w Hiszpanii, czy nawet gdzie niegdzie we Francji, to w Polsce naprawdę jest czysto. Mamy Repsolka. I teraz wolniutko, wolniutko, bo ta nawigacja wolno się nastawia. Tutaj N332. Jeszcze 1,5 km. No to ze mną się przejedziecie, tak galancie tutaj. Przez całe to miasto i przedmieścia, aż do samej firmy. No do tej firmy to się... O, koniec Alzira, widzicie? To jest tuż za. Trzeba przejechać przez miasto i dostać się do zakładów. Tutaj znowu, co tu rosną? Cytryny tutaj rosną po prawej stronie. Tutaj też ktoś coś produkuje na drzewkach, ale nie wiem co. Także zobaczcie, no jest sezon. Tutaj zresztą to nie jest tak, że jak jest lato, to bach i coś mamy, jakiś owoc. Tutaj potrafią, jak są ciepłe, takie 2-3 razy kwitnąć coś i zbiory być, bo to raz w
zbiorą, to za chwilę drugi raz, no bo jest taka pogoda. O, tu dziadzio sobie idzie, bez podkoszulki, proszę bardzo. No ładne, ładne to miasteczko. Tylko ja preferuję miasta, czy jakieś miejscowości mniejsze nad wodą, które by były. Tuż nad wodą. Podobają mi się góry, nie powiem, bo bardzo mi się podobają, ale mieszkać bym tam nie chciał. Tam mogę, o, tu jakie, aż porośnięte, spójrzcie, ruina. Mogę pochodzić po górach, ale nie mieszkać tam. Może, jeszcze raz może. Dobra. Tam chyba trzeba pojechać, tak? Tak, nie tutaj. O, już mamy firmę, a widzicie, a tak mówię, kurde, szybko. Zona Amcor. To jest firma Amcor i my wjeżdżamy tu. Tak, duża firma, jak kończę kręcenie, prawdopodobnie nic nie będzie można nagrywać. A tu mamy entrada, także ja się tu zatrzymam i pójdę z papierami. No dobra, sytuacja jest taka, że nie ma towaru na dzisiaj. Nie ma towaru, będzie jutro w tym Amcorze. Amcor? No w Łodzi chyba produkują pudełka do papierosów i to naprzeciwko mojego domu. Chyba tak. Chyba. I teraz tak. Znalazłem jeden parking. Opis na 4 chyba. 1, 4, 2 gwiazdki. To jest dobry. Bo wszystko inne to tutaj kradną jak cholera. No i tego się zapytałem gościa i kierowcy hiszpańskiego. Pokazali mi na strefie przemysłowej na ulicy, ale tam nie ma prysznicy. Ale po drodze jest Repsol mały. Ja zatrzymam się na tym Repsolku i zapytam się, czy... bo tam no nie ma miejsca ciężarówek. Ale tak, żeby stanąć, zapytam się, czy jest prysznic. Pojadę, zobaczę, jak ta strefa wygląda. A jak nie, to pojadę na stację benzynową. Znalazłem taką jedną na trochę tego, jak to się nazywa? Dobre gwiazdki ma, nie? Także, moi drodzy, tak to wygląda. Także do jutra, 8 rano. Za 50 metrów, prawo drugi zjazd. Niestety, a gorąco jest jak w piekle. Duszno przede wszystkim, powiem wam. Po prostu jest duchota. Dobra. Tutaj. Sieć z ronda. Tutaj mam ustawioną tą strefę przemysłową, a tam mam ustawiony parking. Tylko on jest, kurde, on jest daleko, no. To chyba 40 km. Ale wszystkie inne po drodze, no jak czytałem, to czarne, ciemne, nic tam nie ma. No i wszędzie, uwaga, próba kradzieży, ukradli mu ropę, no i wiecie, no stanąć tam i co, ja mam spać i się stresować, bo później będzie problem z tym, tak? Dobra, to zaraz będzie ten Repsolek, to wjadę na niego i zapytam się, czy jest prysznic, jeżeli jest, to stanę na tej strefie tutaj zaraz, niedaleko. W tym miasteczku i pójdę pod prysznic po prostu, nie? I okej. No widzicie, jak to jest, jakie problemy. Dobra. No tu chodzi mi głównie o ten prysznic. Jak ja wiedziałem, jakbym był wykąpany i wszystko fajnie, to nie ma problemu, ja się stanę na tej strefie. Są markety i tak dalej, ale no... Za 400 metrów na rondzie drugi zjazd. Dobra, tylko teraz tak, ten Repsol jest chyba po lewo. Tylko musiał na rondzie objechać. No wiecie, teoretycznie tutaj też mogę stanąć na tej strefie. Tutaj wzdłużkę, nie? Ustawić się, kto tu jeździ? Nikt. Tutaj też, po lewo. Gdzie ten Repsol jest? Jest po lewej stronie, tutaj. Przejedź przez rondo i zjedź trzecim zjazdem. Zjedziemy na chwilę 50. Na niego. Tylko co tam jest pozostawiane? Ale nie, tu nie będzie na takim Repsolku tego. No ja pitole, wiecie co? Kółeczko zrobimy. Zjedź z ronda. Zjedź. Następnie. Przejedź przez rondo i zjedź trzecim zjazdem.
się tutaj zatrzymał na chwilę. Tutaj pachołki poustawiali. O, się pójdę zapytać. No niestety, dusza nie. Także nie ma prysznica tutaj. Zobaczcie, jak wygląda ta strefa przemysłowa. Ja pierdzielę. Skwar kosmiczny po prostu. Dobra, nie tutaj. Nie tu, tutaj chyba. Nie każe wjechać. Za 400 metrów na rondzie czwarty zjazd. Następnie przejedź. I to tam trzeba wjechać. No zobaczymy. 50 CD. 5000. Tu sobie stoi ciężarówka. Zasłaniana. No to jest prawie w samym mieście, no ale i tak bym tutaj nie chodził, powiem wam, bo nie w tym takim, jak to się nazywa. Skręć w lewo na rondzie i zjedź trzeci zjazdem. Ice Cream Factory, proszę, lody można sobie. Nie, to fabryka lodów jest w ogóle. Tak, fabryka lodów. Dobra. Szukamy. Skręć w lewo na rondzie i zjedź trzecim zjazdem. W takich kurde małych to nie będzie stacja tego. Prysznica za Chiny Ludowe, widzicie, tutaj też w ogóle na bank. Prawo to na pewno się nie da, bo tu jest zakaz dla ciężarówek. Nie, ale tam nie pojedziemy. Tu byśmy wyjeżdżali po prostu. No, musimy wrócić się, żeby objechać to. Także. Kurczę, no tak będzie puszczał z tego ronda, to nigdy nie wyjedziemy, bo się w końcu wszyscy zaklinują. Zjedź z ronda. Trzeba było wrócić, żeby tam się później złamać, wiecie, za te... Zobaczymy. Za 400 metrów, skręć w prawo. I wracamy do ronda. No masakra. Stoją w ciężarówki. Ale co mi po tym, że one tu stoją? Zaraz stanę też i poszukamy, popatrzymy. Cofnę, bo tam jest, moi drodzy, jakaś brama. Dobra, zostaniemy tutaj, dlatego że zobaczyłem te kilometry, 50 kilometrów mam do tego parkingu, co mówiłem. To jest pusta ulica, na strefie ciężarówki stoją. Myślę, że nie będzie źle. To jest Hiszpania, to trochę wróżenie z fusów. Zobaczymy, co będzie tutaj w nocy. Myślę, że na pewno będę spał, ale... Tam, jak pójdę za ten budynek, to jest Family Cash, czyli ten market. Tu mówiłem, że jeszcze nie widziałem czegoś takiego w Hiszpanii. Także pójdziemy sobie do marketu. Znaczy już kamerki nie biorę, bo chyba trzeba złożyć lusterko.
bo może być różnie. Jezu, jak piecze na zewnątrz. Moi drodzy, zobaczcie, jak ja wyglądam. Dobra, kochani. No właśnie, ciężarówki jeżdżą. Muszę zerknąć, jak to wygląda. Kotły całe. Całe. Tutaj to nie mieli co naciąć, bo pusto jest. Wszystko jest ok. Tu jest ok. No, także widzicie, gdzie stoję. Wczoraj to myślałem, że się wścieknę. No co tu? Torbę tutaj wyrzucił. Także umyć się trzeba. Zjeść śniadanko jakieś delikatne, bo w upale to się nie chce jeść. O, tu jeszcze Polak przede mną stanął, też widzę. EWI. Także musi znać to miejsce. No i co? Umyjemy się i 7.33. Za godzinę firmy otwierają dopiero. I jedziemy się załadować.